Cześć, witam Cię w kolejnych serii nagrań Wyzwanie, co byś zrobił gdyby? Ostatnio, 2 tygodnie temu padło takie pytanie. Jesteście w związku, który trwa już 3 lata. Jest dobrze, może nie ma jakichś wielkich fajerwerków, ale nie kłócicie się ze sobą, dobrze się dogadujecie. Ale jest jeden problem. Ty chciałbyś posunąć już tą relację do przodu, wiązać się jakąś przyszłość, ale Twój partner, Twoja kobieta czy Twój mężczyzna nie jest do tego zbyt skory. Ani nie mówi o dzieciach, ani nie mówi nawet o wspólnym zamieszkaniu razem, ani o żadnych ślubach, nic w tym stylu. A kiedy Ty zaczynasz ten temat, to on twierdzi, że jeszcze będzie na to czas, że na razie nie ma sensu o czymś takim mówić. I po prostu odkłada to na później. Próbowałeś już wiele razy o tym rozmawiać, ale nic nie przynosiło do tej pory skutku. Więc moje pytanie brzmi, co zrobić w takiej sytuacji? Na początek od razu bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi, wszystkie komentarze, które zostawiliście pod tym nagraniem, które było 2 tygodnie wcześniej. Bardzo za wszystkie dziękuję. Wszystkie przeczytałem, przeanalizowałem i muszę powiedzieć, że tym razem nie było tak dużo dobrych wypowiedzi, jak zazwyczaj jest. Tak naprawdę większość ludzi ma jakieś tam delikatne pojęcie, ale tak naprawdę było bardzo dużo też błędnych rozwiązań do tego problemu. Jak na przykład powiedzenie, albo się oświadczysz, albo to już będzie koniec, czy tam albo zrobimy sobie dziecko, albo to już będzie koniec, bo ja więcej tego nie chcę. I dlaczego to jest złe? Dlatego, że jeśli w tym związku jest złamana równowaga uczuć, to ultimatum nie naprawia tej równowagi, czyli nie likwiduje tego głównego problemu. To jest bardziej takie przymuszenie. Poza tym zobacz, że za każdym razem, kiedy stawiasz ultimatum, to Ty jesteś w pozycji biernej, a to tamta osoba znowu decyduje. Więc Ty mówisz tamtej sobie, słuchaj, ja chcę ślubu, chcę dzieci, chcę mieszkania, chcę w ogóle zobowiązań i życia wspólnego razem, już na zawsze najlepiej, a Ty zdecyduj, czy zechcesz mnie przyjąć. A jak mnie nie zechcesz przyjąć, no to ja dłużej nie będę czekał, to jest jedyne ograniczenie w tym przypadku, ale nadal oddajesz takim stwierdzeniem kontrolę tamtej osobie, więc ultimatum prawie zawsze jest złe. Nie znam sytuacji, w której byłoby to dobra rzecz. Więc jeśli już chcesz postawić sytuację na ostrzu noża i zaryzykować, bo już jesteś zmęczony tą sytuacją i wszystko robiłeś, nic nie przynosiło skutku, to zdecydowanie lepiej jest powiedzieć, słuchaj, mój drogi partnerze, czy moja kochana dziewczyno, kobieto, no szczerze mówiąc, męczy już mnie ta sytuacja, że nasz związek nie idzie naprzód, przez to właśnie ja też już nie potrafię się aż tak mocno angażować w tą relację, jakbym chciał i myślę, że lepiej będzie, jak to zakończymy, więc no, po prostu zrywam z Tobą. Można to oczywiście ubrać jakoś ładniej w słowa, teraz trzeba się nad tym dobrze zastanowić oczywiście, ale kiedy powiesz coś takiego, to zobacz, że to Ty jesteś stroną decyzyjną. Tamta osoba już nie ma za dużo do gadania, zostaje postawiona przed faktem dokonanym, Ty odchodzisz i dopiero wtedy możesz stać się wyzwaniem i naprawić bardzo mocno tą równowagę uczuć. I będzie spora szansa, że tamta osoba, słysząc coś takiego i wiedząc, jaki jest konkretnie powód Twojego odejścia, po prostu się zreflektuje i faktycznie dużo mocniej się zaangażuje, czy będzie próbowała Cię odzyskać, czy wręcz oświadczać się właśnie w ten sposób. Chociaż to jest zastrzyk jednorazowy, to jest taki jednorazowy trik do tego, żeby sprawić, żeby ta osoba automatycznie bardziej się starała, ale nadal to nie rozwiązuje przyczyny, bo żeby podejść do tego tematu jak najgłębiej, trzeba się zastanowić, jakie jest źródło problemu. Jeśli ten partner, mimo tego, że jesteście długo, nie chce się angażować, to na pewno źródłem problemu jest to, że jemu zależy mniej niż Tobie, czyli że równowaga uczuć w Waszym związku na dłuższą metę była zachwiana. Skąd wiem, że na pewno? Bo gdyby był jakikolwiek inny problem niż to, to na pewno by Ci o tym powiedział, więc nie trzeba prowadzić nie wiadomo jakich rozmów. Jeśli on nie chciałby się angażować, mimo tego, że jest bardzo w Tobie zakochany, znaczy nie chciałby się angażować, nie chciałby ślubu, dzieci czy czegokolwiek, czy mieszkania razem, mimo tego, że jest bardzo w Tobie zaangażowany i zakochany i w ogóle wszystko jest super, hiper okej, to bardzo jasno będzie to komunikował i podkreślał to wiele razy, co jest nie tak, co warto byłoby zmienić.
na przykład, co nawet co ci, co jemu w tobie nie odpowiada, to, że masz jakieś wady, masz jakieś nałogi, boi się, że nie będziesz dobrym ojcem czy dobrą matką, albo na przykład, nie wiem, jest jakoś silnie wierzący i dlatego nie chce na razie zamieszkać przed ślubem, czy cokolwiek takiego, czy chce wyjechać za granicę, sobie to robić, dopiero wtedy wziąć ślub i tak dalej. Więc gdyby był zaangażowany, bardzo jasno by to komunikował. Jeśli tego nie komunikuje, jest taki tajemniczy i mówi, tylko odsuwa to jeszcze nie i w ogóle temat się kończy, to na pewno załamana jest równowaga uczuć. I teraz, co zrobić, żeby dojść do tego, jak to naprawić? Oczywiście można stosować różne sztuczki, tak jak właśnie na przykład to zerwanie, czy odsunięcie się i zdystansowanie. I to jest ok, tylko trzeba też zastanowić się, co, jakie inne jeszcze rzeczy mogą tą równowagę uczuć łamać. Jeśli nie ma tam zbyt dużo pretensji z twojej strony, obrażania się, pokazywania zazdrości i ogólnie jesteś taki pozytywny czy pozytywna, no to trzeba szukać głębiej. Jeśli natomiast już te błędy się pojawiają, to wystarczy, że je wyeliminujesz i będziesz się starał na tym pracować. Czyli po pierwsze dasz swojemu partnerowi więcej wolności, nie będziesz się czepiał o to, że ci nie odpisał, że nie ma czasu się z tobą spotkać, że się nie angażuje, że nie chce ślubu. Skończą się negatywności, dasz sobie trochę czasu, powinno być znacznie lepiej, jeżeli do tej pory tych negatywności było dużo, także jeżeli zerwiesz zazdrością. Jeśli natomiast tego nie ma, wszystko jest pozornie ok, nie kłócicie się, ale nadal jest problem pod tym względem i nie wiesz, o co chodzi tak naprawdę, to warto jeszcze mocniej się zastanowić, co może tą równowagę uczuć łamać. To mogą być bardziej subtelne rzeczy, na przykład to, że twój partner ma znajomych, ma jakieś życie towarzyskie poza tobą, a ty nie masz i ty polegasz tylko na tym partnerze i to dlatego ty się chcesz dużo częściej spotykać i jak on nie ma czasu, to ty już też za bardzo nie masz co ze sobą zrobić, nudzisz się i tak dalej. To może być jeden bardzo duży powód. Może być też powodem to, że jesteś taką przylepą do niego, że ciągle tylko przychodzisz, przytulasz się, dążysz do tej bliskości jak najbardziej się da, a on nie potrzebuje tego tak mocno, więc jeśli coś takiego też występuje przez dłuższy czas, też może to łamać tą równowagę uczuć. Zbyt często i zbyt mocno okazujesz swoje uczucia, mówisz jak bardzo go kochasz i sprawisz komplementy, mówisz do niego wiecznie zdrobniale, jeśli on w ten sposób do ciebie nie mówi. Jeśli jesteś za bardzo do przodu, nawet w tych miłych rzeczach, to na dłuższą metę też może to sprawiać, że równowaga uczuć będzie w tym przypadku zaburzona, więc warto się zastanowić, co tak naprawdę może sprawiać, że ta równowaga uczuć jest zburzona i wyeliminować to źródło, bo nawet jeśli zrobisz jakiś tam trik, nie odezwiesz się parę razy i tak dalej, to pomoże, ale na krótką metę, bo źródło problemu nadal będzie tam obecne i problem będzie się powtarzał, więc trzeba się skupić na tym, żeby to źródło wyeliminować i w tym przypadku potrzebne jest mocne spojrzenie na swoje zachowanie w takim szerszym kontekście. Więc według mnie takie jest lekarstwo na ten problem. Oczywiście oprócz tego, że zastanowisz się, jakie może być źródło tego problemu, pozbędziesz się tych negatywności, zaczniesz pracować nad swoim życiem towarzyskim, żeby nie polegać tylko i wyłącznie na swoim partnerze, to oczywiście też warto się troszeczkę zdystansować. To nie znaczy, że masz się w ogóle nie odzywać do swojego partnera, ale proponować spotkania rzadziej, dzwonić troszeczkę rzadziej, czy pisać rzadziej niż on. Raz na jakiś czas pokazać faktycznie ten brak zainteresowania, gdzie nie zadzwonisz, mimo że obiecałeś, że zadzwonisz, po czym oczywiście ładnie go za to przeprosisz, ale jeżeli zdarzy ci się zapomnieć o tym, o nim, to znaczy, że nie siedzisz, nie myślisz o nim, nie jesteś tak szaleńczo zakochany, jak do tej pory pokazywałeś, że jesteś i to już może łamać, może zmieniać ten jego sposób patrzenia na ciebie i to będzie zwłaszcza skuteczne, jeżeli do tej pory pokazywałeś tego za dużo. Gdyby on coś takiego zrobił, teraz sobie możesz pomyśleć, no tak, ja bym się obraził, gdyby on coś takiego zrobił, ale jeśli on byłby tak mocno do przodu i tak często mówi o tych ślubach, dzieciach i tak dalej i wtedy by coś takiego zrobił, to być może poczułbyś nawet ulgę, więc trudno jednoznacznie tak obiektywnie patrzeć, jak dane zachowanie by działało, po prostu spróbuj i zobacz. To, że raz o kimś zapomnisz i tak nie zrujnuje waszego związku, zobacz to eksperymentalnie na własnej skórze. Ja to wiem, bo cały czas doradzam ludziom, monitoruję te wszystkie sytuacje i historie, które słyszę, bo nieraz prowadzę dłuższe konsultacje przez dłuższy czas i mam stały kontakt z ludźmi,
Więc ja jestem pewien, że takie rzeczy też na pewno pomogą. No właśnie, więc taka jest moja rada odnośnie całej tej sytuacji. Mam nadzieję, że te rady były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, to postaraj się je po prostu wdrożyć od razu, nie czekając do swojego związku, nawet zanim w ogóle dojdzie do momentu rozmowy o dzieciach w mieszkaniu razem, czy o świadczynach, czy ślubie. No bo nie ma na co czekać tak naprawdę. Lepiej działać na bieżąco i dbać o tą równowagę uczuć. A dzisiaj zajmiemy się innym tematem i zadam Wam pytanie, na które odpowiem za 2 tygodnie. Co byś zrobił, jeśli jesteś ze swoim partnerem już długo, są to lata, tyle wystarczy, mieszkacie razem, a on cały czas jest dużym bałaganiarzem. Zostawia po sobie brud, kiedy robi sobie jakieś jedzenie, naczynia zalegają w zlewie, czasami 1-2 dni jemu się nie chce po sobie pozmywać, nie chce mu się pozamiatać, kiedy coś tam rozsypie, rozrzuca wszędzie swoje ubrania, skarpetki i tak dalej, i tak dalej. Jak w takiej sytuacji przekonać swojego partnera, żeby trochę mocniej sprzątał po sobie, zakładając, że relacja jest ok, równowaga uczuć jest ok, wszystko między Wami jest w porządku, więc tutaj już na równowadze uczuć skupiać się nie będziemy. Czekam na Wasze odpowiedzi, jestem bardzo ciekawy, zwłaszcza tych kreatywnych, które podsuniecie, bo ten temat również jest bardzo, myślę, powszechny, zwłaszcza kobiety najczęściej mają problemy z mężczyznami pod tym względem, więc będę bardzo wdzięczny za każde komentarze, każdy komentarz, który zostawicie, czytam i to też daje mi pomysły na różne błędy, które czasami się pojawiają, więc bardzo zachęcam, żeby zostawić komentarz pod tym filmem. A jeśli chcecie sprawdzić, jakie szanse Wasz związek ma na przetrwanie, to zachęcam do rozwiązania darmowego testu związku na stronie jakzdobywać.pl. I to wszystko na teraz. Zachęcam do subskrybowania, do polubienia mojej strony na Facebooku i do następnego razu. Pozdrawiam, Robert Marchel.